Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, tutaj ja Feldman, a to jest wyzwanie dla was, tak, dla was, dla moich widzów. Dzisiaj chcę was o coś poprosić, a mianowicie jest to wyzwanie dla was. Jest to mapa, w której musicie coś zrobić i teraz wam to wytłumaczę. No ale na początek chciałem wam wytłumaczyć, o co tutaj chodzi. Macie nagrać film z tej mapy, to zaraz wam wytłumaczę rzeczywiście, co macie zrobić. Dodać go do odpowiedzi wideo, no i to też jest taka mała szansa dla was, ponieważ na pewno ktoś go zobaczy, no i po prostu nawet konkurencja, bo to będzie takie wyzwanie i zrobię też taki top 10, w którym wy będziecie po prostu konkurować ze sobą, kto szybciej i więcej, kto więcej diamentów zdobędzie. Tak, no i właśnie zdradziłem już, w tej mapce trzeba zdobyć jak najwięcej diamentów w 60 sekund. No i tak, oczywiście zanim będziecie dodawać film, odpowiedź do filmu, po prostu żeby w tytule było Feldman wyzwanie, czy wyzwanie dla Feldmana. Tak, o. I na przykład wasz nick, czy tam już jakiś tytuł. Chcemy, żeby w tytule u was był właśnie był tak właśnie coś po prostu, żeby było wyzwanie dla Feldmana, na przykład na przykład wasz nick, żebym po prostu wiedział, że to jest ten film, żebym musiał grzebać, szukać, więc żeby to w tytule było, wtedy normalnie zaakceptuję, bez żadnych problemów. No i tak, w skrzynce mamy kill off. No i tutaj mamy enchanting table i 30 level. I teraz tak, muszę coś tutaj właśnie wytłumaczyć. Myślałem, jak to zrobić, bo jak wiecie, enchant, mamy na przykład taki enchant, że wyrzuca nam kilka diamentów naraz, więc to jest troszeczkę takie, jakby to powiedzieć, no niby niesprawiedliwe, ale też jest niesprawiedliwe to, że na przykład teraz mam Slick Touch 1, Infinity 4 i Unbreaking 3. Więc to, co wam się trafi na kill off, i to co nagracie, to co wrzucicie, ile diamentów zdobędziecie, to już po prostu jest w waszym zakresie. Chodzi mi tutaj o to, że na przykład jeżeli ja będę teraz kopał diamenty tyle ile wykopię tym kill offem, taki będzie mój wynik. Tyle ile wy wykopiecie enchantem, na przykład kill offem, który wyrzuca po 3 diamenty, to też jest wasza sprawa, więc to jest wasza sprawa, czy będziecie próbować robić to kilka razy, żeby wam się trafił dobry enchant, czy po prostu potrafić sobie i zrobicie to w takim już kill-offem, co wyrzuca po prostu po jeden diament. No ale okej, tutaj przyciskając na przycisk, będę sprawdzał wszystkie odpowiedzi wideo i będę wam liczył pomyłka, to nie jest ten program. Po prostu po kliknięciu przycisku zaczyna się wam czas, więc zaraz jak kliknę, po prostu będę musiał szybko to zrobić. No i tak, więc po 60 sekundach zobaczycie, co się stanie. Po prostu nie będę musiał tu nic sprawdzać, nie będzie się dało tego po prostu oszukać w żaden sposób, więc to jest bardzo fajne, że będzie to sprawiedliwe. No to okej. Klikam przycisk i kopię jak najwięcej diamentów. I oczywiście liczę diamenty, które macie w ekwipunku. Na przykład jeżeli na ziemi leżało, załóżmy te 10 diamentów jeszcze, to ich nie będę liczył. Po prostu na koniec czasu, zaraz zobaczycie, co się stanie, zobaczę ile mieliście w ekwipunku. No i wtedy w ten sposób właśnie będziecie mieli wynik i będziecie u mnie w opisie, więc okej. Okay. Kopiemy. Jak najwięcej diamentów musimy wykopać. Jest taki jeszcze jeden sposób, żeby klikać cały czas, tylko ja teraz tego nie chcę się tego robić, ponieważ muszę teraz robić wyzwanie i komentować dla was film, więc to jest troszkę takie. Kopiemy diamenciki. Nie wiem, po co jest tutaj ten Ender Chest po środku. Nie wiem właśnie, po co jest ten chest. No ale okej. Tutaj mamy obsydian, jeszcze nie wiem po co. Kopiemy diamenty. I uwaga! Koniec czasu. Stack i 50 diamentów zebraliśmy. Może się przestanę palić w końcu, kurde. Okej, i właśnie tak wygląda zakończenie. Jak widać, zostało tam troszeczkę jeszcze. Kurde, nie pal się. Okej, nie palę się. Jak widać, tam z tyłu zostało za mną troszeczkę jeszcze diamentów. No i właśnie tak to wygląda ogółem.
Naprawdę bardzo fajna mapka, bardzo fajne wyzwanie dla was. Więc tak, właśnie po tych 60 sekundach wybucha wszystko, więc wtedy już koniec po prostu. I to co będziecie mieć w ekwipunku, o ile przeżyjecie oczywiście, bo możecie wpaść do lawy i w ogóle zginąć. Więc na filmie zobaczę, ile mieliście w ekwipunku diamentów, no i to będę zapisywał w rankingu. Może zrobię nawet większy ranking, zobaczę ile będzie odpowiedzi wideo, jeżeli będzie naprawdę dużo i będzie naprawdę dużo jakichś fajnych tych, no to wtedy zrobię jakiś dłuższy ranking, nie 10 osób, tylko załóżmy 20-30. Zobaczymy, ile będzie odpowiedzi wideo. Więc moi kochani, jeżeli wam się podoba taki film, takie wyzwanie dla was, no to ocenicie go łapką w górę, dodajcie go do ulubionych. Polećcie znajomym, na przykład możecie, że macie kilku tam znajomych, którzy też grają w Minecrafta, możecie ich zaprosić też właśnie, żeby też zrobili taki film. Możecie też konkurować właśnie ze sobą, więc polecam bardzo. Czekam na odpowiedzi wideo, nie zapomnijcie, że w tytule filmu powinien być wyzwanie dla Feldmana. Feldman wyzwanie, coś takiego. Czy po prostu wyzwanie dla Feldmana Studio, o, niech tak będzie w tytule. No i oczywiście komentujcie, subskrybujcie, czekajcie na kolejny film. No i jak to teraz zrobić? Jeszcze czekajcie, bo zapomniałem o czymś wspomnieć. Teraz nie wiem, jak to zrobić. W sumie dobrze, zrobię tak. Po prostu w tym filmie macie, nie będzie żadnego w opisie, żadnego top 10, ani żadnego rankingu. Po prostu w następnym filmie, być może z kolejnym wyzwaniem, być może z jakąś aktualizacją do tego, po prostu sam ranking, podam wam wyniki z tego, z tej mapki, więc mapkę do pobrania macie w opisie, po prostu wchodzicie i gracie, więc okej, teraz naprawdę się z wami żegnam, cześć, pa pa.